Dzisiaj nasza modlitwa o beatyfikację i kanonizację Wandy Malczewskiej zbiega się z uroczystością w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Wysłuchaliśmy czytań, które przede wszystkim odnoszą się do tej tajemnicy. Posłuszni tym czytaniom patrzymy dzisiaj w dwóch kierunkach. Najpierw patrzymy w niebo, gdzie wstępuje nasz Pan. Ale też, i to jest drugi kierunek, patrzymy wokół siebie, patrzymy uważnie na ziemię, bo to nam zleca Pan Jezus wstępujący do nieba. Wstępując do nieba, zostawia nas z misją, pokazuje nam naszą rzeczywistość, do której jesteśmy posłani. Więc takie są te dwa kierunki. Patrzymy w niebo, ale patrzymy także wokół siebie, patrzymy uważnie na ziemię. Takiego patrzenia uczy nas także Wanda Malczewska. Uczy nas patrzenia w niebo, ponieważ wiemy o niej, że była kobietą wielkiej modlitwy, że była mistyczką, że była osobą już tu na ziemi wielkiej komunii z Bogiem, takiej zażyłości z Nim, że w tej zażyłości objawiane jej bywały wielkie prawdy. Ta zażyłość odbijała się na niej także w jej ciele, choć nie zawsze widocznie, ale wiemy o tym, że miała stygmaty, które były niewidoczne, ale realne. Jak bardzo trzeba być blisko Boga, żeby ta bliskość odbiła się na mnie fizycznie, tak jak na niej. Można powiedzieć śmiało, że Wanda jest osobą patrzącą w niebo. Ale także, wiemy o tym dobrze, była kobietą bardzo uważnie patrzącą wokół siebie, czytającą misję. Ten Pan, którego spotykała w tak bardzo intymny, w tak bardzo zażyły sposób, ciągle pokazywał jej wokół ludzi, którzy jej potrzebowali. Tak bardzo, bardzo konkretnie pokazywał, czego potrzebują. Patrzyła w niebo i patrzyła na ziemię, rozpoznając miejsca, ludzi, do których ją Pan posyłał. Każda Eucharystia uczy nas tego samego. Każda Eucharystia zawiera w sobie te dwa kierunki. To jest zresztą uderzające. Słuchaliśmy dzisiaj zakończenia Ewangelii świętego Marka. Marek w tym zakończeniu mówi o w niebo wstąpieniu Jezusa. I zobaczcie, że tak jak to Marek opisuje, to w niebo wstąpienie jest z wieczernika. Jezus przychodzi do uczniów, do 11 uczniów, którzy są przy stole. Tak jak my teraz. Jesteśmy przy stole.
siedzimy przy stole. I od tego stołu został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Ale też od tego stołu oni mają wyjść ku całemu światu i głosić Ewangelię. Jezus odchodzi od stołu, jakim jest Eucharystia, i od tego stołu, jakim jest Eucharystia, Jezus nas posyła. Na każdej Eucharystii przychodzimy do Boga, żeby być blisko Niego, tak jak Wanda. I dobrze wiemy, myślę, wszyscy tutaj, jak ważny dla niej był ten stół, jak ważna dla niej była Eucharystia. Jej modlitwa, jej mistyka jest skoncentrowana na Eucharystii, na adoracji. Eucharystia, adoracja to są te przestrzenie nieba w naszym życiu. Ale ile razy tu przyjdziemy, tyle razy na koniec Pan nam mówi: idźcie, idźcie. I to jest moment posłania. To nie chodzi o to, idźcie do domu, dzisiaj jest niedziela, zjedzcie rosół z kurą. Tylko zobaczcie dookoła, gdzie są ludzie, którzy czegoś potrzebują, czego potrzebują. Zobaczcie, czy potraficie tym potrzebom zaradzać. Modlitwa, która jest doświadczeniem nieba i wyjście ku ludziom, które jest naszą misją. Przypatrzmy się tym dwóm kierunkom jeszcze bliżej, tak jak pokazują je dzisiejsze czytania. Nie wiem, czy was to uderzyło, ale dzisiaj czytania, kiedy mówią o odejściu Jezusa, to mówią, że został wzięty do nieba. Tak było w tym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Nauczał apostołów, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Aniołowie mówią do apostołów na Górze Oliwnej: ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. I podobnie w Ewangelii święty Marek mówi: po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. My rzadko mówimy o wniebowzięciu Jezusa. To słowo rezerwujemy dla Matki Bożej. Mówimy, że ona jest wniebowzięta. O Jezusie mówimy zwykle, że wstąpił do nieba. A tymczasem zobaczcie, jak te teksty Nowego Testamentu, najstarsze teksty, które mówią o tej tajemnicy, mówią, że Jezus został wzięty do nieba. Więc w tych tekstach jest podkreślone Jego człowieczeństwo, bo żaden człowiek sam do nieba nie wstępuje. Żaden człowiek o własnych siłach nie może wstąpić do nieba. Człowiek musi być do nieba wzięty. I w tym podkreśleniu, że Jezus jest, został wzięty do nieba, kryje się to wyczucie, że tak, że Bóg chce mieć człowieka w niebie, że Bóg jest zdeterminowany, żeby człowieka podnieść ku niebu.
To jest nawiązanie do psalmu 118, w którym czytamy: prawica Pańska mnie dźwignęła. Prawica Pańska moc okazała. Prawica Pańska mnie dźwignęła. Jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne, to jest przepiękne. Na czym polega moc prawicy Boga? W jaki sposób Bóg objawia moc swojej prawicy? No w taki właśnie sposób, że dźwiga człowieka do nieba. Że jest w stanie dźwignąć człowieka z nicości, z grzechu, z błota. Bóg chce dźwignąć człowieka, wynieść człowieka do niebios. Moc prawicy Bożej nie objawia się w tym, że Bóg jest w stanie człowieka wcisnąć w ziemię. Jest mocny, bo jest w stanie człowieka wywyższyć na niebiosa. Zobaczcie, to jest coś więcej niż tylko patrzeć w niebo. Tę uroczystość w niebo wstąpienia Jezusa. My jesteśmy wezwani nie tylko do tego, żeby patrzeć w niebo z tęsknotą, z podziwem, z uwielbieniem, jak chcecie. Jesteśmy wezwani do tego, żeby się dać Bogu dźwignąć. Bóg ma mocną rękę. Bóg ma mocną prawicę. Jest w stanie mnie wydźwignąć ku niebu. Niezależnie od tego, gdzie jestem, w jakim stanie jestem, w jakiej sytuacji jestem, jak dalece sam w życiu, nie wiem, od Boga odszedłem, jak dalece sam się poniżyłem, Bóg jest w stanie mnie wywyższyć, ma mocną rękę. Dźwignie cię, tak się Jego moc objawi. Jedyne pytanie jest takie, czy my się Bogu dajemy podnieść? Czy wtedy, kiedy On nas chce wywyższać na niebiosa, czy my nie jesteśmy tymi, którzy stawiają Mu opór? Którzy robią wszystko, żeby przylgnąć do ziemi, nie dać się Bogu podnieść. Jest też tu taki bardzo piękny szczegół, ale chcę wam na niego zwrócić uwagę. Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Przez te ostatnie dni, jak czytałem ten tekst, to bardzo mnie to uderzyło, jak się otwiera oryginalny tekst tej Ewangelii, grecki tekst. Święty Marek napisał Ewangelię po grecku. To ta prawica Boga jest w liczbie mnogiej. Tak dosłownie tłumacząc, trzeba by było przetłumaczyć, że Pan Jezus zasiadł po prawicach Boga. To dziwnie nawet brzmi, nie? To ile Bóg ma prawic? Ile Bóg ma prawych stron? Wiecie ile? Tyle, ilu nas jest. Bo każdego z nas chce posadzić po swojej prawicy. Każdemu chce dać w niebie miejsce najlepsze. Każdemu chce dać miejsce najgodniejsze po swojej prawej stronie. To jest takie piękne. To nas wyzwala od takiej rywalizacji i konkurencji, choćby od tej, jaką przeżywali apostołowie. Kiedy Jan i Jakub z matką przyszli do Jezusa i wstyd im było samym mówić, to matkę namówili. Matka mówiła do Jezusa: daj, żeby ci moi synowie siedzieli, jeden po twojej prawej, a drugi po lewej. No,
Pan Jezus wtedy im powiedział, nie wiecie, o co prosicie. A tu jest jedna z odpowiedzi, dlaczego. Bo Bóg nie rozróżnia prawej i lewej. Wszyscy są po prawej. Wszyscy są po prawej. Dla każdego jest miejsce najlepsze. Jaki piękny jest Bóg, jaki wspaniały jest Bóg. Wystarczy takie jedno zdanie, żeby się przestać między sobą przepychać, spierać, kłócić, kto pierwszy, kto drugi, kto dziesiąty, kto ważniejszy, kto mniej ważny. W oczach Bożych każdy jest ważny tak samo, każdy jest tak samo wielki i każdego Bóg dźwiga na swoją prawicę. Patrzmy w niebo, to znaczy dajmy się Bogu podnieść z tego naszego uwiązania do ziemi, z tego naszego uwiązania do grzechu, do zła, do nałogu. Dajmy się Bogu dźwignąć, ma mocną prawicę. I zawsze, kiedy nas dźwiga, to żeby nas posadzić po swojej prawej stronie. Już nie ma lepszego miejsca. Nie może nam pokazać bardziej naszej godności. I potem ten drugi kierunek misji, zaangażowania się. To jest też w Ewangelii. Idźcie na cały świat. Można byłoby też przetłumaczyć. Wyjdźcie. Wyjdźcie. Jezus nas najpierw do siebie wzywa, przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie do mnie jeść i pić, ale kiedy jesteśmy z Nim, kiedy Go słuchamy i kiedy Go spożywamy, to na końcu jest właśnie to, wyjdźcie. I to nie jest tak, że On nas wyrzuca stąd, tylko nas posyła, wyjdźcie, każdego posyła. O tym szczególnie było dzisiaj w drugim czytaniu. I na dwa słowa chcę wam zwrócić uwagę w tym drugim czytaniu. Każdemu została dana łaska. Dlaczego mamy być odpowiedzialni za misję? Dlaczego mamy wychodzić do ludzi? Dlaczego mamy szukać ludzi, którzy potrzebują? Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy być tacy jak Wanda? Chodzić po domach, czytać ludziom, którzy nie potrafią czytać, zanieść im leki, modlić się z nimi. Dlaczego mielibyśmy to robić? Dlaczego mielibyśmy być zaangażowani w życie Kościoła, nawet najprościej, nie wiem, prasując obrusy? Dlaczego? Bo każdemu została dana łaska. Nie ma w tej chwili w tym Kościele nikogo, kogo Pan Bóg by nie uposażył do działania. Inaczej święty Paweł nas oszukuje. Paweł napisał wyraźnie, każdemu została dana łaska. Jak traktujemy te słowa poważnie, to potrzebujemy się dzisiaj zapytać Pana Boga, każdy, co to za łaska? Co mi Bóg dał? Czego ja mogę użyć dla innych? Co mi dał? Mówię, nie ma tu nikogo, kogo Bóg nie używa i komu najpierw nie daje łaski. Nie ma nikogo, kogo Pan Bóg wyłączył z tego, z tej misji, tego rozglądnięcia się wokół siebie, z podjęcia odpowiedzialności za Kościół. Nie ma nikogo, bo każdemu została dana łaska. To znaczy,
że Pan Bóg nie stoi nad nami i nie mówi, masz to natychmiast zrobić, zrób to, zrób to, zrób to. Nie. Pan Bóg mówi, masz łaskę, użyj jej. Użyj jej. To jest najpierw obdarowanie, a potem dopiero polecenie. A potem jest powiedziane, ile od tego zależy, czy każdy się włączy. Czy każdy będzie misjonarzem, czy każdy będzie ewangelizatorem. Ile od tego zależy? To jest zawarte w sformułowaniu wszyscy razem. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. To są niesłychanie ważne rzeczy. Jest ktoś, kto nie chce jedności wiary? Ręka do góry. Nie ma? Chwała Bogu. Jest ktoś, kto nie chce w pełni poznać Syna Bożego? Jest tu ktoś, komu nie zależy na pełnym poznaniu Jezusa Chrystusa? Nie widzę. Jest tu ktoś, kto nie chce być człowiekiem doskonałym? To święty Paweł mówi, nie zrobicie tego inaczej, jak tylko wszyscy razem. Tego się nie da zrobić w pojedynkę. Nie możesz być człowiekiem doskonałym w pojedynkę. Nie możesz znać Jezusa doskonale w pojedynkę. I nie możesz rozumieć, o co chodzi w jedności wiary w pojedynkę. I to, co tu jest powiedziane, wszyscy razem. Potrzebuję każdego, żeby w pełni wierzyć, żeby w pełni poznać Jezusa i żeby osiągnąć doskonałość. Potrzebuję każdego. Taka jest ta misja. Potrzebujemy ją podjąć każdy w oparciu o dary, które otrzymujemy i wszyscy razem. Jest inaczej nie do spełnienia. Jest inaczej nie do spełnienia. Jakie to jest niesamowite, słuchajcie, tak 7 lat jestem z wami. To jest bardzo piękne. 7 lat bycia z wami w tej diecezji. I zobaczcie, jakich mamy kandydatów na ołtarze. Wandę Malczewską, świecką kobietę, katechistkę, wielką patriotkę, kobietę wielkiej modlitwy, świecką kobietę, zakrystiankę. Stanisławę Leszczyńską, świecką kobietę, położną. Są następne postacie, o których ludzie do mnie piszą w listach, żeby się przyjrzeć, żeby być może zacząć proces. Na przykład wielki człowiek, pan profesor Fijałkowski, świecki człowiek, uczony, zaangażowany bardzo w duszpasterstwo rodzin, w myślenie o rodzinie, o małżeństwie. Trzeba też czytać te znaki. Czyli co? Pan Bóg nam bez przerwy pokazuje świeckich bohaterów wiary, a my myślimy, że zrobimy Kościół przy pomocy księży? Tylko i wyłącznie? Niech se księża robią Kościół? A Bóg nam pokazuje, ile zależy od świeckich ludzi. No właśnie, każdy jest potrzebny i wszyscy razem jesteśmy sobie potrzebni. Jeśli chcemy odpowiedzieć na tę misję,
którą Pan nam zleca we w niebo wstąpienie. Przepraszam, bo za długo mówiłem, ale to było ważne. Więc patrzymy w niebo i patrzymy dookoła siebie w posłuszeństwie Panu, który nas posyła. Amen.